Śpiewajmy dobro to tytuł koncertu charytatywnego, który odbył się w niedzielę w Koprzywnicy. Wydarzenie było dedykowane kilkumiesięcznej mieszkańce miasta, Marcelince, która od drugiego miesiąca życia toczy walkę z nowotworem. Neuroblastoma, tak nazywa się największy wróg Marcelinki. Jak powiedziała nam babcia dziewczynki, objawem był płacz, ale to nie były zwykłe niemowlęce kolki. O nowotworze rodzina dowiedziała się po wielu specjalistycznych badaniach. Obecnie dziewczynka jest pod opieką kliniki onkohematologii dziecięcej w Rzeszowie. Bardzo płakała. Jak się położyło na plecykach, to tak strasznie płakała, że no w życiu nie widziałam, żeby tak dziecko strasznie płakało. Pojechaliśmy do Sandomierza i tam była 10 dni w Sandomierzu. W końcu jakoś jedna tam... Któraś tam pani doktor coś zauważyła, że jest nie tak i wtedy skierowała ją od razu do Rzeszowa. I tam pozostaje pod opieką. W Rzeszowie zaraz zrobili jej tam te wszystkie badania i okazało się, że właśnie na kręgosłupie ma tego wstrętnego raka. Nie w szpitalu, bierze chemię. No nie wiem, no, jak to będzie dalej, bo no wiadomo, to jest ciężka choroba. A jak się czuję, no jak dzwoniłam do niej, to wymiotowała ciągle. Jaka jest wnuczka? 7 miesięcy ma. Nie mogę mówić. Niedzielny koncert był jednym z elementów zbiórki na ten szczytny cel. Podczas wydarzenia wystąpili uczniowie zespołu placówek oświatowych oraz zespoły i soliści działający w miejsko-gminnym ośrodku kultury. Pieniądze były zbierane przez licytację oraz podczas wielkanocnego kiermaszu. Inicjatorka zbiórki zapewnia, że akcja przyciąga ludzi o wielkim i szczodrym sercu. Jestem inicjatorką, ponieważ już od kilku lat współpracuję z DKMS i staram się być otwarta na ludzi, na krzywdę ludzką, na choroby. Dzisiaj wspieramy dla? Marcelinki Biało. Jest to dziewczynka 8-miesięczna, chora na nowotwora. I leczy się teraz gdzie? W Rzeszowie. Obecnie bierze trzeci cykl chemii. Jest to cykl, który trwa 7 dni bodajże. No to już jest ostatni i no jutro będzie miała rezonans, po tygodniu wyniki, zobaczymy jakie są rezultaty. Do pomocy Marcelinie zachęcała również podczas charytatywnego wydarzenia burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska. Czuję się zaszczycona i wyróżniona, że mogę w tej akcji wziąć udział. Koncert na rzecz Marceliny Biało, Wyśpiewajmy dobro. I myślę, że dzisiaj tutaj przed Państwem cała sala aniołów, tych mniejszych i troszkę tych starszych, jednoczymy się. Dzisiaj nieważne są światopogląd, poglądy polityczne, wszyscy siadamy do jednego stołu i działamy, bo naprawdę warto. Warto pomagać, bo... Każda rzecz, nawet ta najmniejsza, zmienia świat, czyjś świat, a myślę, że czynione dobro do nas powraca z podwojoną siłą. Mimo, że koncert charytatywny już za nami, wszyscy możemy przyłączyć się w dalszym ciągu do zbiórki, aby pomóc Marcelince Biało. Finansowe cegiełki możemy wpłacać za pośrednictwem Fundacji Iskierka.